Hi, hello. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będziemy zajmować się pytaniami pośrednimi. Będziemy tworzyć transformację. Pamiętajcie, że pytania pośrednie to są takie pytania, które znajdują się już albo w innym pytaniu, albo w jakimś zdaniu wprowadzającym, najczęściej grzecznościowym. Takie właśnie zdania będziemy tutaj mieli. Przyjrzyjmy się, jak jest pierwsze zdanie. Excuse me, where is the National Museum? Tutaj pytanie powstało przez inwersję. W naszym przekształceniu, w naszej transformacji mamy już tam pytanie na początku, bo mamy tak. Excuse me, do you know? To już jest pytanie. Wystarczy nam to jedno. Nie można mieć dwóch pytań w pytaniu. W związku z tym nasz szyk zdania będzie w tej części, którą mamy dopisać, szykiem twierdzącym. Excuse me, do you know where the National Museum is? Stąd czasownik to be znalazł się na końcu, ponieważ musi być po osobie, czyli po the National Museum. Kolejne zdanie jest bardzo podobne, również powstało przez inwersję i również czasownik to be musi wrócić na swoje miejsce, takie jak powinien mieć w zdaniu twierdzącym. Stąd będziemy mieć could you tell me what your name is. Trzecie zdanie jest zdaniem w perfekcie. To również jest zdanie, które tworzyliśmy, to znaczy pytanie, które tworzyliśmy przez inwersję. W związku z tym wrócimy znów do szyku zdania twierdzącego, wstawiając have po osobie. Do you know if they have delivered the parcel? Tutaj jeszcze dodatkowo zwróćcie uwagę na słówko if, które jest naszym łącznikiem pomiędzy tymi dwoma częściami. W tych zdaniach, które są zdaniami zaczynającymi się jakby od czy, taki łącznik należy dopisać. Czyli mieliśmy zdanie, czy oni dostarczyli paczkę, więc po naszym przekształceniu mamy czy ty wiesz, czy oni dostarczyli paczkę. Poprzednie dwa zdania miały inny łącznik, miały łącznik where albo what. Już był wpisany, ale gdy go nie ma, pamiętajcie, żeby uwzględnić to słówko również w naszym zdaniu. Zdanie czwarte jest również zdaniem w perfekcie, więc naszą inwersję trzeba będzie z powrotem odwrócić. I słupkiem łącznikowym, tym łączącym będzie how long. I'd like to know how long you have been waiting. To nie było pytanie, zwróćcie uwagę, ale to jest taka konstrukcja grzecznościowa, od której również możemy pytania pośrednie zaczynać. Zdanie piąte to zdanie w czasie past simple. Jest tam operator did. Nie będzie już operatora w pytaniu pośrednim, natomiast musimy zachować czas, w którym zdanie było zapisane, czyli zdanie będzie musiało być w czasie past simple, co ma swoje konsekwencje w czasowniku oczywiście. So could you tell us where you went on holiday? Nie ma did, za to jest went, bo czasownik go taką ma właśnie formy w czasie past simple. Zdanie szóste, również tutaj pytanie powstało przez inwersję z czasownikiem have got, więc klasycznie będziemy mieć do you know how many brothers she has got. Tutaj to słówko łącznikowe jest bardzo długie, bo mamy aż trzy wyrazy, how many brothers, musieliśmy wpisać, zanim tą naszą inwersję wyrzuciliśmy i wstawiliśmy zdanie w szyku zdania twierdzącego, czyli she has got. Ostatnie zdanie jest zdaniem z czasownikiem modalnym, więc też inwersja, która musi zostać odwrócona i wrócić do szyku zdania twierdzącego. I'd like to know if you can ride a bike. Tutaj po raz kolejny mieliśmy nasz łącznik if, który należało dopisać, mam nadzieję, o którym pamiętaliście. Ok, so
That's all for now. Thanks for watching and see you soon, I hope. Bye bye.